I'm on a highway to hell! Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Beam Engine, czyli naszą, moją i waszą ulubioną grę, czyli Beam Engine. Dodali nową fabułę. Jak wiecie, w poprzednim odcinku, w poprzednich dwóch odcinkach robiliśmy fabułę Senseless Destruction. Z tym razem dodali nową rzecz. Mam nadzieję, że będzie równie fajna jak poprzednia, że będzie równie długa jak poprzednia i że będziemy się naprawdę fajnie bawili. A w sumie jestem tego pewien. Czyli jeżeli jesteście ciekawi, co los przyniesie, to zapraszam na intro. Tak więc kampania nazywa się A Rocky Start, czyli... A Rocky Start, czyli Neve Beginnings in the Utah Desert, czyli Utah to jest taka pustynia. Znowu mówiłem dużo, czyli... Jezu, co się ze mną dzieje? Nie nagrywałem przez tydzień około, bo były święta i miałem zapas i teraz jest całkowicie inaczej, nie potrafię nagrywać. Co się ze mną... Mam w innym... Kiedyś tam miałem kamerkę, teraz mam tutaj i jest bardzo dziwnie mi się przyzwyczaić, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dobra, zaczynajmy A Rocky Start, let's start. Dobra, i pierwsze co widzę to, że dodali skip, to jest bardzo dobra wiadomość. This will be coś tam. Just remember to hit it quick, but not too quick. Czyli musimy uderzyć się szybko, ale nie za szybko. Don't pancake yourself on the rocks. Czyli mamy nie zgnieć siebie na rocksach. I jest bardzo fajny, taki cinematic. Wcześniej tego nie było. Wcześniej tego nie było, więc mam nadzieję, że tym razem to będzie fajnie wyglądało wszystko. Ja jestem ready, go. No to co? Quick, ale not too quick. Okej. Ojejku. Czy to tak powinno wyglądać? Nie wiem. Na pewno zepchaliśmy naszego kolegę, ale chyba wydaje mi się, że... Skoro mieliśmy się nie roztrzaskać na skałach, to raczej... No właśnie, kurde. You okay there? You're not supposed to fall off yourself. Be careful. Czyli musimy nie spaść. Musimy tak uderzyć tego faceta, ten samochodzik, żeby on spadł, ale my nie. Zobaczymy, czy nam się uda. W ogóle ulepszyli dużo rzeczy, albo mi się wydaje. O kurde, coś popsułem. Ulepszyli dużo rzeczy. O, znowu spadłem. No, znowu nie najlepiej. Muszę przyznać, znowu nie najlepiej. Chociaż... Destrukcja zawsze jest najfajniejsza, więc na przykład teraz mi się bardzo podoba. No, ulepszyliśmy auto tutaj, zobaczcie, tuning, niestety. Dobra, więc to, o czym muszę pamiętać, to żeby kamerką zbytnio nie ruszać, więc dobra, hamuj. O, pykłem, teraz, idealnie. I teraz my nie zjedziemy, a samochodzik tutaj, pułapka zleci. I czy zleci jakoś pięknie? No tak, kurde, nie powiedziałbym, że za duża ta destrukcja, chociaż... O... Ej, dalej są cinematyki. Bardzo fajnie to wygląda. That was sick. To było chore. Tutaj nasz kolega mówi. Yeah, check your phone. There finally some cool stuff happening here. See around mount. Okej, czyli w końcu jakieś ciekawe rzeczy tu się dzieją na Utah pustyni, czyli na pustyni zazwyczaj nic nie ma i jest dość nudno. No i na telefonie będziemy mieli co można robić. A, czyli teraz co? Możemy sobie jeździć. Tutaj jest swobodna jazda i musimy chyba jechać do następnej misji, tak? Press 3T. A co to jest 3T? Problem jest w tym, że oni każą mi nacisnąć jakieś 3 kreseczki. Ej, nie wiem, co to są 3 kreseczki. Nie mam pojęcia, co to... Informations. O, tu na przykład bym chciał wejść, na przykład. Mogę? Okej, czyli to jest J, z tego co widzę. Tutaj jest jakaś misja, tak? Tu jest Gravity Race. Tutaj jest Dust Race. A tu jest Parts Run. Help deliver... Okej, czyli... Dobra, zróbmy po kolei. Wydaje się to być naprawdę ciekawe. Myślałem, że to będzie po prostu tak jak wtedy, że jedno za drugim, a tutaj mamy taką małą historyjkę, więc zrobimy sobie Graffiti Race, travel as far as you can with only steering, no brakes, no engine. Okej, czyli tylko sterować będziemy mogli. To może być całkiem ciekawe. Spróbujmy. Dobra, tak więc kolejny cinematic. Got a little competition for you, wherever make faster from here in, so wherever... Okej, czyli bardzo szybko to... Well, not quite you won't book a border without brakes or gas, no brakes. Okej, czyli... Oni mówią, że kto pierwszy dojedzie, I mean zigzag, or drive into the dirt if you have to, or hit a tree. Czyli takie typowe amerykańskie śmieszki. Czyli to będzie wyścig. Z tego, co on mówił, to będzie wyścig. Tylko z kim to ma być wyścig niby? Nie mamy ani hamulców, ani niczego. O kurde, to jak mam tutaj to zrobić? Panie Janie! Okej, driftem. Patrzcie, jaki drift! To się nazywa drift, no i ale dopiero jeszcze 1000 metrów mamy ponad do przejechania. Ale ten drift był dobry, ja byłem pewien, że nie uda mi się tego zrobić. Jednak całkowicie dobrze mi to poszło, więc możecie być ze mnie dumni. Możecie zostawić łapkę w górę tuż pod filmem, właśnie po to, żeby pokazać. O kurde, tutaj trzeba już wcześniej w drift wejść. Okej, nieważne, nic się nie stało. Jadę dalej. Ej, to jest naprawdę ciekawe. Uszkodziłem trochę lewe koło i mnie znosi, patrzcie, widzicie? Ale to jest naprawdę fajne, to jest fajna zabawa. Może nie aż tak ekscytująca jak, wiecie, wypadki, rozwalanie w poprzedniej karierze. Aczkolwiek całkiem to ciekawie wygląda. Myślę, że to również wam się
tutaj jak najbardziej. Spodoba się tylko 200-300 metrów niecałe, znaczy 300 yardów. I czy tu będzie coś trudnego? Nie, ale to chyba proste trzeba... Nie! No co?! Nie! O, cofaj. X kurwa D. Ha, not even close. Co? Not even close? Przecież 100 metrów mi zabrakło. Dobra, znacie mnie, wiecie, że ja szybko się nie poddam. Zrobię to prędzej czy później. Ha. Dobra, jesteśmy przy pierwszym poważnym zakręcie. I tutaj trzeba driftem, pamiętam. Tutaj lekki... O, nawet driftem nie trzeba było, tylko wyhamowaliśmy dzięki temu. Dobra, tutaj też będzie... Bardziej trzeba od zewnętrznej, żeby potem wejść na wewnętrzną. Idealnie, tylko... Tam będzie jeden ten taki zakręt bardzo stromy. O, tutaj. I muszę pomyśleć, jak w niego wejść, żeby jakoś za bardzo nie uszkodzić tutaj steering wheelsów. O, kurde, idealnie. Wow! Dobra, wszystko fajnie, tylko czemu nie nalicza mi dystansu? I czemu nie mam target distance? Czy coś się popsuło? Czy ja naprawdę przejechałem całą... Wszystko, przejechałem no... Ja chyba jadę sobie tak, o! Nie mam gazu. Przejechałem wszystko... Tutaj, do tego trzeba jechać. Przejechałem wszystko i nie nalicza mi dystansu. Halo! Już dawno 1300 metrów minęło! Co jest grane? Nie no, a nie, bo to chyba do highwaya było. Tak? Czy nie? Nie naliczało mi dystansu. O, teraz mi nalicza, dobra. Ale czemu wtedy mi nie naliczało? Przecież przyjechałem to już raz. O, coś czuję, że mi się to teraz nie uda zbytnio zrobić tak, jak to powinno się robić. Aczkolwiek nie uszkodziłem dużo bardziej teraz steering wheel, bo teraz mnie strasznie znosi na lewą stronę. Ale myślę, że tak czy siak dam sobie radę. A nie, to jednak faktycznie... Nie, no tutaj będzie koniec. No. Nawet dalej. A nie, i teraz po prostu tam, gdzie dojadę, to będzie koniec. Bo muszę przejechać 1388, ale przejechałem więcej. Przejechałem już 1600 i w sumie przyjadę jeszcze więcej, bo tutaj sobie zjadę na dirt. O kurde, no może to nie było za dobre, ale patrzcie, tu się jeszcze rozpędzę trochę. Zrobimy rekord świata, bo tam znowu patrzyłem na byłą kamerkę. Zrobimy rekord świata, teraz może za szybko nie jadę. Aczkolwiek to nie o prędkość tutaj chodzi, ale już jedną milę zrobiłem, więc to jest naprawdę dobry wynik. Dobra, zatrzymajmy się, nie wiem, stop. Chcę następne. Co teraz też mi powiesz, że not even close? Też mi powiesz, że not even close? Udało się, więc super. I'm on a highway to hell! Taka polska miejscowość, wiecie o co chodzi, nie? To śmiesznie było. Zobaczmy, jaki cinematic na nas teraz czeka. Tutaj dwa auta piękne, jedno piękne. You think you can take me? We'll see about that. Oczywiście, $200 musieliśmy postawić, żeby kto wygra. No i zobaczymy, mam nadzieję, że ja. Dobra, go! Tylko problem w tym, że to jest automat i, znaczy wiecie, no, biegów se nie pozmieniam. O Jezus, tu bardzo ciężko się jedzie po takim terenie, muszę przyznać. Ale nasze auto jest idealnie przystosowane właśnie do takich nawierzchni. Tu jest jakaś wyskocznia. A on? Aha, on se zjechał. XD! Dobra, już widzę, że to wcale nie będzie takie proste i to wcale nie będzie takie przyjemne, jak mi się wydawało z początku, że będzie. Od razu też powiem wam o moim takim śmiesznym dość nawyku, który mam. Czyli o nawyku... Dobra, nie, chciałem zrobić taki pussy mode. No i w sumie trochę zrobiłem taki pussy mode. Chciałem sobie zjechać, no dokładnie. Powiem wam o moim nawyku, który mam, że jak jadę i mój samochód leci w Beam Engine, to ja wtedy naciskam Alt i Shift, wiecie, bo w GTA tak się steruje samochodem w locie. I mi się wydaje... O Jezus, coś mnie zarzuciło, no. Nie przejdę tego. Świetnie! Mano, tak trzymaj. Dobra, tyłem tutaj jedziemy trochę. Patrz, tyłem tu się obrócimy szybko. 180 stopni i lecimy dalej. Lekka strata, ale oczywiście do odrobienia. Troszkę powyginany samochód, ale oczywiście bez przesady. Musimy nadrobić, musimy to wygrać. Tylko tutaj coś mnie zarzuciło wtedy, jak tu wjechałem. Dobra, teraz dużo lepiej. Nadrobiliśmy trochę. Tutaj jest jakaś droga, ale nic nie widzę przez ten dust, który tutaj wznosi, ale mam nadzieję, że on wie, którędy jedzie. I że nic, jak będę jechał za nim, to nic mi się nie stanie. Bardzo się zbliżyłem do niego, patrzcie. Jestem bardzo blisko, 12 checkpointów. A przydałoby się go wyprzedzić, bo nic, kurwa, nic, kompletnie nic nie widzę. Dobra, trochę go po... O ty śmieciu! O ty kurde! Czy ja gram tu z furmanem, że mnie tak spycha? No już myślałem... Znaczy, oczywiście, że mnie spycha, żeby nikt nie pomyślał, że dlatego, że śmieciem. Bo nigdy tak bym o swoim koledze nie powiedział żadnym w życiu. Chodziło mi o to, że mnie zepchnął, a zazwyczaj Fury tak nas spycha w GTA.
Chociaż się też czasem spycha, mniejsza. Ale, no tutaj mnie porobił tutaj chłopaczek. Chociaż bardzo szybko trafiam do niego na prostej. Nie wiem czemu. Tu będzie hamulec, bo widzę, że on tak bardzo mocno hamuje. Dobra, mi też się udało i w sumie dużo odrobiłem na tym zakręcie, więc stało 2-4 checkpointy. Tutaj patrzcie, no patrzcie jak jestem, o ile jestem szybszy. Ryzyk! O kurde, ale to było ryzykowne, co zrobiłem tutaj. Patrzcie jak go porobiłem. Picza. Nie wiem, tutaj boję się tego wyskoku. Bo tu powinno coś być. I teraz tam? Nie wiem, tam powinienem jechać teraz? Zgaduję, że tak. Tylko średnio widzę ten checkpoint. Dobra, tu trzeba trochę przyhamować. Nie, jest dobrze. Jeszcze tylko 3 checkpointy, mano! Wierzę w ciebie, wy też. Trzymajcie kciuki, wszyscy. Wszyscy trzymają kciuki. O kurde, jaki tu ostry zakręt. Chociaż może wcale nie taki ostry. Gdzie teraz? Nie widzę checkpointów. Nie widzę checkpointów, mayday! Ale no jadę tą drogą. Mam nadzieję, że to właśnie tutaj jest gdzieś checkpoint. Tylko bardzo daleko. Nie, o dobra, jest. Uff! Byłem pewien, że pojechałem w złą stronę. Już mówię, nie, dobra, powtarzam, ale mówię, nie, no pojadę. Dobra, gdzie mam jechać? Nie, mam zjechać po tej drodze. Pewnie mogłem, a nie, dobra, nie mogłem tego zrobić inaczej. Gdybym zeskoczył tam, to bym nie wjechał na most. Więc to mógłby być problem. Gdzie jest nasz przeciwnik? Tam dopiero, dobra, ej, wyprostuj kamerę. Gdzieś pojechałem myszką na drugi ekran. To nie brzmiało dobrze, a to już ostatni checkpoint. Prawdopodobnie. Halo, mamo, po zwycięstwo, to ostatni był? Jeszcze jeden, ale bardzo ciężko mi się jakoś steruje teraz auto. A nie, koniec. Jest! Wygraliśmy! Ale tu fajny cinematic. Kurde, patrzcie, no wygraliśmy. $200 za ink. Yeah, you don't get too full on yourself. Just take the money and get lost. Czyli, no, skopaliśmy mu dupę. Super. I jak zawsze cinematic tutaj. O, hey, thanks for coming over. No problem, what's up? Bob's truck's busting in the canyon and my engine's not quite... Back to... Okay, czyli musimy zabrać co? Musimy take this box of stuff i musimy wjechać na kanion. Okej, okay. Bo popsuł się tam jakimś Bobowi samochód. The field crafting there by hand in the head. Hey, drop by when you finally figure out what car you want to buy. Czyli będziemy mogli kupić auto, czyli to może być naprawdę całkiem długa kariera, tak jakby można by powiedzieć. Dobra, gdzie mam jechać w ogóle? O co chodzi? Aha, tutaj też są jakieś checkpointy, bo to będzie bardziej chyba taki... Bieg na orientację, coś mi się wydaje. Czy da się tu jakoś zmienić kamerkę? Tak, da się. Dobra, coś, ale to możemy jechać. Aha, i teraz mamy do wyboru dwie drogi. Dwie ścieżki wyboru mamy, tak jakby. Albo w prawo, albo... Czemu nie jadę? Okej. Albo w prawo, albo w lewo. Wydaje mi się, że w prawo będzie lepiej. Go w prawo. Tylko czy oni nam powiedzieli, ile mamy na to czasu? Nie, nie powiedzieli. Pojechałem w prawo i teraz zgaduję, że do góry. Dokładnie tak. Dobra, jadę do góry. I co będzie next? Tutaj może mano, może zwolni troszkę, co? Bo tutaj zaraz pewnie się wydupisz gdzieś ze skał. O, tu widzę jakiś ostry zakręt na ręcznym go sobie, patrzcie. A nie, to nie był ręczny, a nie, był ręczny, dobra, spacja. Tylko można zaciągnąć ten ręczny tak na stałe, P. I wtedy będzie spoko, ale to raczej nie o to chodzi, dobra. Jezu, jak tutaj jest stromo! No naprawdę, ale to... No powiem wam tak. Coś czuję, że to będzie taki... Tani film akcji. Dobra, myślałem, że to będzie takie łatwe i super chruper. Aczkolwiek prawie spadłem, czyli typowo, jak powiem, że coś jest łatwe, to okazuje się trudne, albo przynajmniej za trudne dla mnie. A w sumie, co nie jest za trudne dla mnie? Mniej więcej wszystko jest dla mnie trudne, ale nigdy nic za trudne. Dobra, mano, uspokój się. Ile zostało jeszcze checkpointów? Chciałbym, już Z nacisnąłem, żeby sprawdzić, ile zostało checkpointów. A tu psigus, to tak tutaj nie działa, niestety. Więc przykro mi, aczkolwiek to tak tutaj nie działa. Dobra, jedziemy na górę również, jedziemy na górę. Teraz tutaj trzeba troszkę wyhamować. Tutaj w prawo. No i jest, pięknie. Upsi! Oderwałem sobie prawie zderzak. Gdzieś tam jakiś kamyczek zahaczyłem, ale no wiecie, mógłbym to zrobić taki pulsy mode, nie? Tak jechać powolutku. O, to Andrzejku! Jezus! To było straszne. Wydaje mi się, że dużo lepiej bym wyszedł, gdybym pojechał w prawą, w lewą stronę, bo to już jest tutaj chyba, z tego co widzę, tak? A nie, to jest droga kolejna. Bo tutaj była... Nie, to jest to. Bo tutaj prowadziła droga ta zwykła. Tak, to jest to. I to już? Tak, to już. Aha. Nie, co? This parts really need to be delivered. O co chodzi? Ale ja jestem idiotą. Tutaj musiałem podpiąć najpierw to. Jezus, ja jechałem całą drogę. Nie wiem, 3 minuty jechałem. Jak to się podpina? Okej. 3 minuty jechałem tylko po to, żeby zorientować się, że nie podpiąłem parców. I w sumie teraz to ma jakiś tam głębszy sens, bo one się tutaj, patrzcie.
Nieważne. Dobra, pojechałem lewą stroną, nie mogę aż tak szybko tutaj jechać z tą przyczepką, ponieważ może to być nie lada problem dla mnie, jeżeli... No ale jadę strasznie szybko, jeżeli ta nasza przyczepa wpadnie w poślizg, to te części bardzo szybko wypadną. Już jedę 50 sekund. Coś tu to oszukuje nas. No jak widzicie, ta droga jest dużo łatwiejsza, bo tą drogą jedziemy po prostu po drogach i tam sobie gdzieś pewnie skręcimy. A my wtedy poleciliśmy tak całkiem na ostro i wątpię, żebym był w stanie dojechać tamtą drogą z tym ładunkiem. No ale wiecie, no tamtą już wam pokazałem, to może tutaj też coś nas spotka jakoś ciężkiego mega. O, na przykład taki drift. O, teraz wjeżdżamy w sumie na skały, uspokój się tam ładuneczku mój, ty kochany. Mogłem troszkę lepiej skręcić, bo jak widzicie, tył już tak trochę tutaj pomanewrował, ale no, no jest ogólnie dobrze. O, tutaj ta droga też taka nielizana. Tu na przykład muszę jechać szybko, bo jak wiecie, jak pojadę wolno, to się stoczymy z tej górki. Więc mam nadzieję, że damy radę. O Jezus, dobra, to nie jest aż tak łatwe, jak mi się wydawało. Chociaż no na przykład dwa auta tutaj by się raczej nie zmieściły. Halo, mano. Mano. Wyhamuj, dobra. Serce mi stanęło i nie tylko serce zresztą, ale co? To już sami musicie sobie dopowiedzieć. Myślę, że jesteście do tego zdolni. No, wy to takie zboczuszki trochę jesteście. Jak ostatnio powiedziałem w Beam Engine, że o tam cent, każdy cent... Dobra, teraz sobie jadę w ciszy i spokoju. Po raz czwarty chyba. Tak daleko jeszcze nie byłem. To jest właśnie typowo, że jak jadę pierwszy raz, to zawsze dojadę praktycznie do samego końca. Ale jak potem próbuję to powtórzyć, to cały czas mi się nie udaje. No teraz jadę znacznie spokojniej. Tak jakbym jechał, wiecie, jakbym jechał sobie na wakacje. To już jest praktycznie końcówka. Jak widzieliście, tam na górze jest już miejsce do ręczenia, więc no, nagrywam już prawie 40 minut. Bardzo dobrze się bawię, muszę przyznać, bardzo dobrze się bawię, aczkolwiek nie lubię powtarzać jednej rzeczy przez 20 minut, więc mam nadzieję, że już powoli skończymy, chociaż tutaj gdzieś, tutaj pamiętam, że mi to gdzieś wypadło, więc tutaj zwolnię bardzo mocno i tutaj pięknie wejdę w zakręcik, taki jest, manujeczku, cudownie, a nie, tam jeszcze trochę dalej mówiłem, tutaj właśnie gdzieś wypadłem, mówiłem wam o tym, że w poprzednim odcinku, jak powiedziałem, że każdy centymetr jest ważny, nie, że rozmiar nie ma znaczenia, wam powiedziałem. A potem dałem wam anegdotkę z penisem. I tak, o manu, jaki ty śmieszny jesteś. Oj. No i bardzo, bardzo mi się podoba, że wy też lubicie taki humorek. No, no i tyle chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że tym razem uda... Nie, no już mi się udało. Jest! Bałem się, że będę musiał dać wam to do następnego odcinka. Tak zrobić, tak wiecie, taką polsatowską cięcie. Tak, o, a jeśli chcecie wiedzieć, czy jednak... dojadę czy nie, to musicie zobaczyć następny odcinek, ale na szczęście się udało. Szczęście się udało, dowiozłem. Sukces, thanks for the pass, no I can feel it moving. Super. Tak jak mówiłem, jeśli to już wszystko, że wam się spodobało, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Jeżeli chcecie więcej, to zostawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. Zostawcie również dzwoneczek na kanale, to bardzo ważne, wtedy będziecie wiedzieli o live'ach i wszystkim innym, co się dzieje na kanale. Ale jeśli to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, pa pa.